Dziękuję, że Państwo poświęcili swój czas, aby udokumentować otwarcie niesłychanie dla mnie ważne i no, powiem nawet doniosłe w jakimś sensie i zaraz się z tego wytłumaczę. Po pierwsze, chcę Państwu z dumą powiedzieć, że właścicielem tego sklepu jest Leszek Łacki i człowiek niesłychanie odporny na wszystkie argumenty, że jest to bardzo trudny biznes w Polsce. Próbowałem go zniechęcić na wszystkie możliwe sposoby, ale absolutnie się nie dał. I dziś widzę, dlaczego się nie da. Po pierwsze, Leszek ma charakter. Poza tym oddaje się temu, co robi. Winu wiem dzisiaj po sobie, w jakimś sensie trzeba się oddać, bo to nie jest towar, że tak powiem, brzydko się o nim wyrażając, który w Polsce jest czymś codziennym. Człowiek przechodzi, kupi bagietkę, kawałek serka, myśli sobie, a jeszcze winko i mam lunchik gotowy. To jest bliżej Paryża, Rzymu czy Barcelony, ale tu jeszcze mamy kawałek drogi. Ale to, że zmierzamy w tym kierunku, jest niesłychanie obiecujące i fajne. Bo ci, którzy wino robią, naprawdę rzadko sobie zdają z niego sprawę, jakim bogactwem jest dla człowieka, jak wpisuje się w jego życie, w jaki sposób reguluje mu to życie, w jaki sposób ułatwia mu kontakty z innymi ludźmi. Jak Państwo zapewne wiedzą, zmieniłem swoje życie. Za dużo by powiedzieć dla wina, ale w pewnym sensie tak. Nie dla samej zawartości butelki, ale dla całej kultury, dla cywilizacji, dla charakteru tego napoju, który produkowany jest przez ludzi bardzo szczególnych, którzy rozpoznali swój charakter, którzy rozpoznali świat przez miejsce, w którym siedzą w którymś pokoleniu. To jest największa zdobycz mojego życia i dla niej dzisiaj z perspektywy tych paru lat mogę powiedzieć, że śmiało zrobiłbym tę kolosalną zmianę w swoim życiu znacznie wcześniej, gdybym to wiedział. Ale i tak wszystko się dzieje wtedy, kiedy ma się dziać. To są ludzie podlegli naturze, czyli coś takiego, co ja osobiście szanuję najbardziej, bowiem wszystko inne jest abstrakcją. Natura w życiu winiarza jest tym, co wyznacza wszystko. Wino jest tym napojem, którego nie da się przyspieszyć. Ono kwitnie, owocuje i zbiera się je zawsze o tej samej porze z przesunięciem tygodnia, 10 dni. To jest gałąź rolnictwa, każdy rolnik wie o tym. A dotyczy to każdej innej rośliny, która rośnie na jego polu. Jest niesłychanie dyscyplinującą dziedziną rolnictwa, która wymaga wiedzy, która wymaga duszy. Więc bardzo często, ponieważ kontaktuję się prawie wyłącznie z producentami niewielkimi, po to, aby odbierać od nich historię ich wielopokoleniowego życia. Z tej historii wynikają fakty dla mnie bardzo piękne, takie, które dla Polaka są rzadkie, ponieważ należymy do miejsca, do kultury, cywilizacji, do ojczyzny, w której wszystko zmienia się niesłychanie szybko. Mamy bardzo historię złożoną, ale taką, która bez przerwy prowokuje nas do nieustających zmian, do adaptowania się do nowej sytuacji, do nadganiania czasu, do poganiania czasu itd. Największy kłopot mamy z życiem, z umiejętnością życia. Nie chcę powiedzieć, że wino jest jedyną kotwicą, która daje nam szansę umiejętnego przeżywania. Natomiast jest jedną z takich kotwic. Jest jednym także z takich katalizatorów, które łączą ludzi. Mam pełną świadomość, że mówię o alkoholu. Alkohol w Polsce ma swoje piętno, które obserwujemy każdego weekendu, każdych wielkich imienin itd., itd., naszej skłonności, braku dyscypliny pod tym względem i tak dalej. To jest przywara, która nam towarzyszy od dawna, dotyczy alkoholu mocnego. Wino jest w naszej rzeczywistości trunkiem prawie nieobecnym. W Złotych Wiekach mieliśmy jakiś epizod z winem, dotyczył on bardzo niewielkiej grupy szlachetnie urodzonych. Byliśmy także importerem win tokajskich, jednym z największych w Europie w XVII-XVIII wieku. Dzisiaj spożycie wina w Polsce kształtuje się na poziomie 2,7, niecałych 3 litrów na twarz
rodaka Polaka rocznie, drodzy Państwo. To jest ilość, którą Duńczycy na przykład, mówię specjalnie o Skandynawach, a nie o żadnym południu, pili w 1952 roku. Więc nie srogi klimat, nie surowe zimy, ale po prostu cywilizacyjnie jesteśmy nieco wstecz. To wszystko mamy do nadrobienia i to jest fajne, to mi się podoba. Przemyślu nadrobimy teraz. Przemyślu jestem pewien i po osiągnięciach Leszka, bo ten sklep działa przed dzisiejszym oficjalnym otwarciem już parę tygodni i widzę, jak sobie świetnie radzi. To jest bardziej zatem opowieść o ludziach. To jest także towarzysz zmysłowy naszego życia. Specjalnie koncentruję się, bowiem 80% sprzedaży w sieci mojej to są wina między 25 a 45 zł mniej więcej. 80% sprzedaży. Proszę sobie wyobrazić, to jest nasz stan posiadania w Polsce. To jest nasza potencja, jeśli chodzi o taką frywolność jak zakup wina. Ona ma miejsce w dużych ośrodkach miejskich. Ponad połowa Polski jest niedotknięta, że tak powiem, takim produktem Vitis vinifera. Bowiem wsie i małe miasteczka, w których głównie Polska się składa, no, są poza tym i jeszcze długo będą. To jest kwestia mentalności, to jest kwestia potencjału nabywczego, to jest także kwestia świadomości konsumenckiej, która w Polsce jest niesłychanie niska ciągle. Niesłychanie niska. W związku z tym to jest praca, oprócz tego, że sprowadzamy butelki, oprócz tego, że sprowadzamy je, jak powiedziałem, od producentów małych, od firm rodzinnych, to także zajmujemy się kształceniem. Tłumaczymy książki, wydajemy własne książki, szkolimy ludzi na różnych poziomach, od bardzo podstawowego, poprzez zawodowe szkolenia na poziomie kelnerskim, sommelierskim także. To jest przydatne. Dzisiaj w restauracjach w ciągu 10 lat obserwuję niesłychaną zmianę. 10 lat temu, kiedy zająłem się winem, wina na wesele, zakup wina na wesele było czymś absolutnie rzadkim. Dzisiaj w każdej małej mieścinie jest, w każdym sklepiku, w każdej restauracji dyżurny kilka butelek, które możemy znaleźć. Często długo przebywają na półkach, ale są. Jest zastawa do wina, nie zawsze najlepsza, ale też na świecie nie obserwuję, aby w każdym lokalu podawano najlepsze szkło do konsumpcji wina. Więc langsam, langsam, ale się wspinamy. To jest bardzo miłe, bo za tym jeszcze jakaś dydaktyka płynie. Bliska mi niesłychanie dziedzina, oddaję jej znaczną część swojego życia, ale także bardzo kojąca. Dwa lata temu postanowiłem wystąpić ze spółki. Rok temu odbyło się rozwiązanie mojej współpracy z wspólnikiem, którą tę współpracę kontynuowałem przez 15 lat, biorąc także pod uwagę sieć restauracyjną Prohibicja, którą założyłem ze swoimi znanymi kolegami aktorami. I dzisiaj wraz z moim synem starszym, Mikołajem, który jest prezesem tej firmy, prowadzimy absolutnie firmę rodzinną w bardzo młodym składzie ludzi, którzy dostali ogromną ilość autonomii w swoich działach B2B, czyli biznes do biznesu, Horeki, która w wolniejszym stopniu się rozwija, czyli hotele, restauracje, rozwijamy sieć franczyzową, na to się zdecydowaliśmy, czyli chętni mogą zakupić tytuł po prostu swój na sklep i korzystać z tej kolekcji, którą zbieramy. Będziemy 18 października obchodzili w Warszawie rocznicę, pierwszą rocznicę nowej firmy działającej pod brandem Konrad Wina Wybrane. I Leszek z Martą i wszyscy inni nasi franczyzobiorcy są serdecznie na tę imprezę zaproszeni. Przedstawimy nasz potencjał, przedstawimy fotografie, zdjęcia z każdego ze sklepów. Pokażemy, czym dysponujemy. Dzisiaj wśród win, które tu są i których jeszcze nie ma, jest kilkanaście takich, którymi warto się pochwalić jako naprawdę istniejącymi w albumach winiarskich, bardzo
takimi no, wysokiej klasy, nieomalże mitycznymi, ale jak mówię, my mamy raczej ambicje takie upowszechniające bardziej, więc tamto to są takie rodzynki, że tak powiem, w torcie, a ten tort to są porządne wina z całego świata. Dziś w kolekcji znajduje się ponad 500 tytułów, które wzbogacamy ze względów logistycznych. Nie chcemy, aby ich było zbyt wiele, natomiast często wymieniamy, będziemy też wymieniać. Mamy grupę dostawców stałą, która bardzo już silnie zaistniała w świadomości na podniebieniach naszych klientów i o nią się klienci domagają i o nią się dopytują. Natomiast będziemy bardzo mobilni, jeśli chodzi o całą resztę tych. Jest ich mnóstwo dzisiaj na świecie, drodzy Państwo, więc z wyborem nie ma specjalnego kłopotu. Znacznie trudniej jest z winami jakościowymi tej niskiej półki cenowej, które stanowią codzienny popitek, że tak powiem. I o tym głównie opowiadam ludziom. Oczywiście opowiadam nie namawiając, bo każdy ma swój styl życia, jesteśmy w. O, każdy ma własny scenariusz i go tam sobie realizuje. Natomiast kieliszek wina dziennie do jakiegoś posiłku jest, tak to twierdzę, czymś niesłychanie ożywczym, miłym i wspomagającym ten posiłek, zwracającym czas na rzeczy z mojego punktu widzenia dzisiaj wieku, że tak powiem, i potrzeb życiowych, no czymś o wiele cenniejszym, aniżeli wyabstrahowane pomysły na temat pomnażania majątku i tak dalej, i tak dalej. Więc mniej więcej opisałem Państwu charakter tego całego biznesu. Ciągle sprawia on mi wielką przyjemność. A Przemyśl, no drodzy Państwo, od dawna, prawdę mówiąc, myślałem o tym miejscu, ale trzeba było dopiero Leszka i jego determinacji, żebym się tu znalazł. Więc Leszku, dzisiaj przy okazji tego otwarcia to powiem, jak tu twoi goście, wasi goście, Martin, twoi się zbiorą. Powtórzę te słowa. Jestem ci ogromnie wdzięczny, że dałeś mi taką szansę, że to nazwisko tutaj jest. No i trzymam kciuki dla twojego i mojego powodzenia. Dzięki serdecznie. Wytrudnij mnie woda.